chcielibyśmy się dzisiaj z Państwem jakby podzielić informacjami, które wróciły do nas po spotkaniu, które odbyło się 5 października z przedstawicielami kół łowieckich, jak również z pełniącym obowiązki łowczego okręgowego, z panem Kurkusem, który w tym spotkaniu uczestniczył. Generalnie, proszę Państwa, poruszamy cały czas problem związany z zakazem wykonywania polowań w strefach objętych stanem wyjątkowym. Docierają do nas informacje od miejscowych rolników, którzy skarżą się, że no, myśliwi jakby nie mogą wykonywać polowań, jak również nie szacują szkód łowieckich w tych strefach. No, proszę sobie wyobrazić, co się dzieje na części obwodu w sytuacji, kiedy przez powiedzmy 2 czy 3 miesiące nie pojawiają się tam myśliwi z bronią, więc zwierzyna niewątpliwie wyrządza w tych miejscach no, wiele szkód. A jest to znaczny obszar, bo jak Państwo pamiętacie, stanem wyjątkowym objęto 55 miejscowości na terenie naszego powiatu. Więc dziś zadajemy sobie pytanie, jak my powinniśmy też podejść do choćby przyszłorocznych nowych umów dzierżawy, które będziemy podpisywać z kołami łowieckimi. Mamy dzisiaj tę świadomość, że no, tutaj w obecnej sytuacji no, myśliwi nie są niczemu winni, tak? Bo generalnie wprowadzenie stanu wyjątkowego obligatoryjnie zakazuje poruszania się w tych strefach z bronią, więc oni jakby nie mogą polować. To, o czym wcześniej wspomniał dyrektor. Oni nawet nie mogą z tej strefy wyjechać ze swoją bronią, gdyby chcieli pojechać nawet powiedzmy na polowanie tam, gdzie te strefy nie obowiązują. Zwróciliśmy się z pismem do prezesa Rady Ministrów w tej sprawie, wręcz z prośbą, żeby tutaj rozważyć takie szybkie działania legislacyjne, żeby tutaj to po prostu zmienić w taki sposób, żeby ta gospodarka łowiecka w normalny sposób mogła być prowadzona. Pismo nasze zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. No, otrzymaliśmy odpowiedź. No, proszę Państwa, no, z tej odpowiedzi nic nie wynika, o tak powiem. Ale tu już o szczegółach za chwilę pan dyrektor Wydziału Rolnictwa. Generalnie my dzisiaj zabiegamy o to, żeby umożliwić myśliwym wykonywanie polowań w tych strefach, które objęte są stanem wyjątkowym, jak również, żeby myśliwi mogli szacować szkody. No bo ja wyobrażam sobie, że w tej sytuacji to jakby odpowiedzialność za te szkody powinno wziąć na siebie państwo. No bo nie wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy myśliwi nie mogą prowadzić swojej gospodarki na danym obszarze, żeby oni jeszcze musieli ponosić koszty związane z wypłatą odszkodowań. Szkoda właśnie, że tutaj sprawy jakby odszkodowań i rolników nie znalazły się w zainteresowaniu tych różnych tarcz pomocowych, ochronnych. No jak zwykle ktoś tutaj zapomina o rolnikach. Szanowni Państwo, ja rozwinę tutaj myśl pana starosty. W dniu 5 października skierowaliśmy po spotkaniu roboczym z łowczym okręgowym, panem Bartłomiejem Kurkusem, jak również przedstawicielami kół łowieckich, które posiadają obwody łowieckie na terenie stanu, na terenie objętym stanem wyjątkowym. W tym spotkaniu uczestniczyli także rolnicy z terenu naszego powiatu i po tym spotkaniu zostało wystosowane pismo do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, w którym proponowaliśmy szereg zmian legislacyjnych. Generalnie zmianą, która mogłaby usprawnić tą sytuację, czy rozwiązać tą patową sytuację, byłaby zmiana ustawy, która dotyczy rekompensat w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na części województwa lubelskiego i podlaskiego.
Te rekompensaty są kierowane do pewnych podmiotów ściśle określonych w tej ustawie. My natomiast zaproponowaliśmy, żeby także włączeni do tej tarczy byli rolnicy, którzy ponoszą straty w związku ze szkodami, jakie występują na tym terenie. I myślę, że tutaj ta zmiana mogłaby rozwiązać problem. Natomiast gdyby z różnych względów takie zmiany nie mogły być podjęte przez stosowne resorty, zaproponowaliśmy zmiany dotyczące rozporządzeń, jakie na chwilę obecną jeszcze obowiązują, a więc możliwość poruszania się z bronią, jeżeli chodzi o myśliwych w tych strefach w celu zabezpieczenia upraw, bo trzeba pamiętać, że generalnie uprawy rolne, płody rolne były w dużej mierze zabezpieczane poprzez tak zwane dyżury pełnione przez myśliwych i pozyskiwanie tej zwierzyny, jak również stosowanie innych środków. Mam tutaj na myśli chociażby pasy hukowe, które także odstraszały zwierzynę. Proponowaliśmy także zmiany w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a to w nawiązaniu do tego, że trzeba pamiętać, że w dalszym ciągu koła łowieckie zobowiązane są do odstrzału, do redukcji dzika w związku z występowaniem na terenie naszego między innymi powiatu afrykańskiego pomoru świń. Niewykonanie tego odstrzału sanitarnego wiąże się z karami administracyjnymi, które nakłada powiatowy lekarz weterynarii. Wnioskowaliśmy w tym piśmie o uregulowanie tego stanu prawnego, tak żeby koła łowieckie, ze względu, że nie mogą polować na tym obszarze, były w pewnym sensie tutaj zwolnione z tej procedury dotyczącej naliczania kar. Dostaliśmy, Szanowni Państwo, odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym zakresie i powiem szczerze, że największy niepokój generalnie budzi kwestia właśnie szacowania szkód przez myśliwych na tym terenie. Już tutaj pomijamy kwestię polowań, ponieważ generalnie także są wskazane w tych rozporządzeniach stosowne sytuacje i osoby, podmioty, które mogą w tej strefie przebywać. Myśliwi nie zostali uwzględnieni. Jak wynika z zaleceń Polskiego Związku Łowieckiego, tam w tych zaleceniach przedstawiony jest konkretny zapis rozporządzenia, który według którego i w ocenie Polskiego Związku Łowieckiego szacowanie tych szkód może być prowadzone przez myśliwych. Natomiast z odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że uprawnia do tego zupełnie inny zapis z tego samego rozporządzenia, a więc pojawia się, mówiąc krótko, taka rozbieżność, jeżeli chodzi o interpretację tych przepisów. I to jest chyba najbardziej niepokojąca informacja przekazana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym zakresie. My tutaj, starosta Bialski, dba o to, żeby te relacje z rolników, z myśliwymi i odwrotnie układały się jak najlepiej. Natomiast widzimy, że te przepisy, które są niespójne, które powodują, że trudno jest się poruszać w przepisach obowiązujących zarówno myśliwym, jak i rolnikom, po prostu powodują narastanie takiego niezrozumienia i gdzieś może dochodzi do eskalacji relacji między tymi grupami. Mieliśmy informacje także ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie dzików i populacji tego dzika w tych strefach, że ta populacja nie stanowi zagrożenia na tych częściach
poszczególnych obwodów łowieckich, ponieważ planowana jest budowa bariery, która będzie zapobiegała przemieszczaniu się dzików na teren tutaj między innymi naszego powiatu. Tylko że, szanowni państwo, trzeba pamiętać, że długość granicy z Białorusią na terenie naszego powiatu to 132 km. Z naszych informacji, jakie posiadamy, długość tej bariery, tego płotu, który powstał, wynosi około 2 km. Także tutaj ta skala jest, że tak powiem, no, jasno ukazana i nie sądzę, ciężko jest tutaj, że tak powiem, powiedzieć, że ta bariera będzie w stanie ograniczyć przemieszczanie się dzików z Białorusi. Tym bardziej, że rolnicy nam zgłaszają, że bardzo duże liczby dzików, watahy przemieszczają się ze strony Białorusi. Miało to na pewno związek z prowadzonymi na terenie Białorusi manewrami. Mam tu na myśli właśnie te manewry, chociażby zapad. Także generalnie odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wywołała tutaj wśród nas jeszcze więcej pytań i takich pewnych nieścisłości, jeżeli chodzi o możliwości poruszania się myśliwych na terenie objętym stanem wyjątkowym. Problem pojawił się 2 września, jeżeli chodzi o prowadzenie zgodnie z prawem gospodarki łowieckiej 2 września w momencie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Tak? Pierwotnie na okres 30 dni, później na okres 60 dni, on się lada dzień się kończy, bo on się skończy pewnie 2 grudnia, ale już jest nowa ustawa, już jest wprowadzona i będzie ten okres przedłużony i jakby ten problem związany z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, a to co jest jakby solą tutaj tego spotkania i tego problemu, czyli prowadzenie polowań i jednocześnie, co pierwotnie było najbardziej istotne, też związane z redukcją zwierzyny i z realizowaniem rocznych planów łowieckich i odstrzału sanitarnego, to możliwość szacowania szkód i wypłaty odszkodowań. Jedno z drugim się o tyle istotnie wiąże, że niemożliwość i niemożność prowadzenia 2 września gospodarki łowieckiej w formie odstrzałów sanitarnych czy pozyskania zwierzyny zgodnie z rocznymi planami łowieckimi doprowadziła do tego, że te szkody w tych pasach, 3-kilometrowych pasach przygranicznych objętych wyłączeniem możliwości poruszania się z bronią i szacowania jednocześnie szkód łowieckich doprowadziły do tego, tu mamy pewne zestawienia z kolegą, ewentualnie później je tutaj przytoczymy, że w przypadku tych 7 obwodów, które się tyczą powiatu bialskiego, czyli to, co jest w nadzorze jakby i jurysdykcji Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej, pokazują, że w wielu przypadkach jest to od 2-3 do nawet 4-5 razy większe są te szkody łowieckie. My otrzymaliśmy pewne zalecenia po pewnym okresie też Zarządu Głównego, jeżeli chodzi o Zarząd Okręgowy, żeby przekazać to na ręce dzierżawców obwodów łowieckich, jak postępować, że można będzie występować, jeżeli chodzi o szacowanie do Straży Granicznej, żeby móc te szkody szacować. Tu chodzi szczególnie o biegłych i osoby, które są zamieszkałe poza tym terenem, z tym, że tak naprawdę to sprawy nie rozwiązuje, bo tutaj jakby najistotniejszą rzeczą jest to, co z tą olbrzymią różnicą, która jest. Ceny tusz pozyskanej zwierzyny w skupach są bardzo niskie, są to, można powiedzieć, poziomy historycznie najniższe od wielu lat. I wpływy jednocześnie i przychody kół łowieckich, czyli dzierżawców tych obwodów łowieckich są też dużo niższe, a koszty, tak jak w każdej dziedzinie życia, niestety bardzo rosną. I tutaj chcieliśmy stąd to wystąpienie pana starosty tutaj, i samodzielne, i też wspólne, które opracowaliśmy, i Zarząd Okręgowy Biała Podlaska też występował do Zarządu Głównego, aby móc dalej skierować te pisma jakby i te wszelkie sugestie dzierżawców obwodów łowieckich, jeżeli chodzi o możliwość pewnych rekompensat, żeby wyrównać to, te wszystkie, powiedzmy, straty i obniżone przychody.
jednocześnie a z drugiej strony zwiększone odszkodowania dla dzierżawców obwodów łowieckich, aby koła mogły w miarę normalnie, bo normalnie one nie funkcjonują, normalnie funkcjonować, jeżeli chodzi o płynność finansową, i to w tej chwili jest taki główne jakby nasze wspólne zadanie, żeby wnioskować i spróbować wymóc, że tak jak inne branże, środowiska czy biznesowe, tutaj te wszystkie kategorie różnych zgodnie z PKD form działalności gospodarczej, czy gastronomiczne, transportowe, hotelarskie, mają te zapomogi rzędu 60-70 czy więcej procent w związku ze spadkiem przychodów lub w ogóle niemożnością prowadzenia swojej działalności. Tak, dzierżawcy obwodów łowieckich w tej chwili są póki co zapomniane, ale mamy nadzieję, że wskutek tych wniosków, jakiejś pewnej presji, ale przede wszystkim sytuacji rzeczywistej, jaka ona jest, i problemu, dojdzie do tego, że jakaś forma rekompensat czy wyrównania w związku z tym problemem niemożliwości, niemożności prowadzenia i gospodarki łowieckiej, szacowania szkód i zwiększonych tych odszkodowań w związku z tym, dojdzie do skutku i to będzie miało pozytywne, mam nadzieję, optymistyczne zakończenie. Niestety to wymaga czasu i zrozumienia władz centralnych. Mamy nadzieję, że tak będzie, bo wiele branż te wsparcie utrzymuje. I no, liczymy na to, że też myśliwi jakby dzierżawcy zostaną zauważeni, bo odgrywają niebagatelną i bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o ten cały system naczyń połączonych gospodarki narodowej. Dlatego chcielibyśmy być traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo często, więc też podczas takiego spotkania, wielu innych i wystąpień, staramy się swoje racje wyrazić. Mamy nadzieję, że one spotkają się ze zrozumieniem. Pozwoliłem sobie zrobić takie częściowe zestawienie. Ono było robione na początek listopada i na przykład koło łowieckie Ponowa. W sezonie poprzednim na tych terenach miało 5 szkód na kwotę 947 zł. W tym roku tych szkód jest 8 na kwotę 11 181 zł. I tutaj warto dodać, jedną szkodę mieli w sezonie ubiegłym, gdzie mieli uprawę kukurydzy tuż przy przejściu granicznym, gdzie w ogóle myśliwi nie mogli w to ingerować. I to pokazuje nam, to była jedna szkoda na kwotę 17 578 zł, pokazuje, co robi zwierzyna, kiedy nie ma, kiedy te pola nie są chronione przez myśliwych. Koło łowieckie Ostęp 9 tysięcy w tamtym sezonie, w tym 27 600. I tu kolejna ciekawostka. Dzierżawią obwód 21. Do momentu wprowadzenia stanu wyjątkowego pozyskanie dzików 21 sztuk, z czego 17 dzików strzelonych w tej strefie wyłączonej. Koło łowieckie Daszbur, jedna szkoda w tamtym sezonie 1500 zł, w tym jedna szkoda u tego samego gospodarza praktycznie przez miedzę 4398 zł. Koło łowieckie Nemrod 1800 zł, w tym roku 9000 100 zł, czyli widzimy, jak te szkody po prostu się zwiększają. Tutaj jeszcze do przedmówców bym dodał to, że stan wyjątkowy również odebrał możliwość myśliwym, którzy zamieszkują te tereny, tak, prawo poruszania się z bronią. Czyli oni nie mogli chronić upraw na innych obwodach, które nie były objęte stanem wyjątkowym, bo po prostu nie mogli wywieźć broni z miejsca zamieszkania. Tak? Teraz nie oszukujmy się, co za tym dalej idzie. Ta zwierzyna, jeżeli utrzyma się ten stan wyjątkowy, zwierzyna będzie się rozmnażała. To nam się odbije w przyszłym sezonie, tak? Gdyż będzie jej zdecydowanie więcej. I to pociągnie znowu za sobą kolejne tutaj problemy i dla rolników, i dla myśliwych, tak? Proszę Państwa, chciałbym tutaj zauważyć, że wszystkie przepisy związane właśnie z, co chodzi z możliwością dzierżawy obwodów łowieckich, które posiadamy, są związane z po prostu przepisami, które tutaj Państwo nam przedstawiło. I teraz tak, do czego zmierzam? Do tego, że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością państwa. W stanie pozyskania jest własnością koła i dopiero koło może z tej zwierzyny coś tam zrobić, ewentualnie sprzedać lub przerobić na jakieś tam własne produkty. W
tej chwili nie możemy tak, nie możemy zabezpieczyć swoich, że tak powiem, znaczy swoich upraw, rolników upraw, w związku z tym, że my nie mamy możliwości wyjścia w łowisko. Tutaj, tak jak pan dyrektor wspomniał, że manewry, które były na terenie Białorusi, na pewno tą zwierzynę troszeczkę do nas przyciągnęły. Dlaczego? Dlatego, że w naszym obwodzie 35 widzieliśmy, mamy plany, załóżmy 40 do 50 jelenia, a w tej chwili nawet w Chmarach, gdzie koledzy mi przedstawili, to nawet po 80-90. Także gdzieś ta zwierzyna po prostu pod jakimś pretekstem do nas po prostu przyszła. W sumie koszta mamy potężnie duże. To jak kolega wspomniał, że są ileś tam krotne wypłaty odszkodowań. Tak, u nas też tak samo. W ubiegłym, załóżmy, roku mieliśmy tam 60 tysięcy, to w tych małych 120. Także podwójne przykładowo wypłaty odszkodowań są związane właśnie z taką manewracją przepisów. Wszystko jest złożone na koła. Nie wiem, jak koła dalej wytrzymają, żeby wytrzymały, bo cena zwierzyny jest bardzo, bardzo niska w sumie, a koszta są zwiększone, bo koszta upraw, koszta w ogóle, rolnicy podnoszą swoje. Także nie wiem, ja w tej chwili się zastanawiam, jak to dalej będzie w tym kierunku można postępować, żeby to zabezpieczyć rolnikom. Koła łowieckie, bo już bezpośrednio dzierżawcy, z tego co wiem, występowali i występują, jeżeli chodzi o możliwość wejścia w ten teren tego pasa 3-kilometrowego pasa granicznego. Z tym, że to, no, to jest trochę już takie działanie, można powiedzieć, post factum, dlatego że te zgody i te wystąpienia już były w okresie gdzieś około połowy października, gdzie te szkody już wystąpiły kilka tygodni wcześniej, bo trzeba przypomnieć, tak jak mówiliśmy wcześniej, że 2 września pierwotnie ten stan wyjątkowy zaczął obowiązywać i te szkody już powstały. Był to okres właśnie już zbiorów, szczególnie początek zbiorów kukurydzy na ziarno, gdzie te szkody są bardzo duże. A tu jak kolega prezes wspominał, że państwo też doskonale o tym wiecie, że i materiał, i plony, i szczególnie nawozy wzrosły wielokrotnie i te szacowane szkody w tej chwili są też odpowiednio w niektórych przypadkach wielokrotnie większe niż były w latach poprzednich, w zeszłym roku, czy 2 czy 3 lata temu. A mieliśmy też się w tych zestawieniach zgodnie z zaleceniami Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w tym porównaniu tych szacunkowych strat i tych odszkodowań odnosić się do tych lat, żeby ewentualnie później móc występować z tą różnicą o regres do Skarbu Państwa, aby w ramach tych rekompensat, o których mówiliśmy, więc to są szkody wielokrotnie większe, a dwa, niemożność prowadzenia gospodarki łowieckiej w tym terenie od 2 września spowodowało to, że one jeszcze dodatkowo się potęgują się i są dużo większe. I tak można powiedzieć, że jeszcze zestawiając to, jak wcześniej wspominałem, niskie ceny skupu zwierzyny, a druga sprawa, dzika tak naprawdę ze względu na strefy zagrożenia związane z ASF w tej chwili w ogóle nie ma, tylko zwierzyny płowów w tej chwili można wprowadzać do wtórnego obrotu, to dochody kół mocno się zmniejszają, a jednocześnie wzrastają koszty prowadzenia gospodarki łowieckiej związane z wypłatą odszkodowań. Także koła słabsze na słabszych terenach w tej chwili już borykają się i ocierają się o bankructwo. Także to może ponieść za sobą dodatkowe konsekwencje. Trzeba przypomnieć, pan starosta o tym doskonale wie, że jesteśmy jakby na przednówku nowych wniosków i nowych umów dzierżawnych, które będą obowiązywały od 1 kwietnia przyszłego roku, czyli od nowego roku gospodarczego, a w tej chwili już lada chwila rozpoczyna się okres wnioskowania, jeżeli chodzi o dzierżawę nowych obwodów. Tutaj też niebagatelną, a być może najważniejszą sprawą odnośnie tej migracji, o której tutaj pan dyrektor wspominał i wszyscy państwo odnośnie tej migracji związane z tymi ćwiczeniami militarnymi Zapad na terenie Białorusi przy granicy, na temat migracji, bo u nas cały czas podnoszony jest problem walki z ASF-em i przez Ministerstwo Rolnictwa i przez premiera naszego rządu. I to jest problem ogólnonarodowy, jeżeli chodzi o gospodarkę, o rolnictwo, przede wszystkim o produkcję trzody chlewnej, o dbanie o ten rynek i
tutaj główny ciężar walki z ASF-em został wywarty na środowiskach myśliwskich, na kołach łowieckich, bezpośrednio na myśliwych i wskutek jest z jednej strony tej migracji i łatwiejszego przenikania, bo zwierzyna zawsze sobie jednak tą ścieżkę migracyjną znajdzie. Dla zwierzyny często granica nie stanowi problemu, ale powoduje też do jakby migracji z tą zwierzyną, jeżeli chodzi szczególnie o dzika, ewentualnej migracji zarażonych osobników, zarażonych ASF-em. I tutaj też mamy ograniczone pole do działania, wykonując też jako Polski Związek Łowiecki, myśliwi, dzierżawcy, zadania państwa z możliwością walki z ASF-em i przenikaniem tego, a chcielibyśmy jak najbardziej być traktowani i podmiotowo i pomóc w tym wspólnym problemie, co do tej pory robiliśmy. To też jakby dodatkowo mocno ogranicza albo w zasadzie uniemożliwia nam tą pomoc i tą walkę rolnikom, producentom trzodom i generalnie całej gospodarce narodowej i problemowi, z którym się boryka cała Europa tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj na stoliku na końcu są do pobrania dokumenty, które były kierowane, kopie dokumentów, które były kierowane do Prezesa Rady Ministrów i odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, także można skorzystać z tej korespondencji.